Witam. Tak jak kiedyś obiecałem, chciałem teraz nagrać dwa słowa odnośnie regulacji tych okładzin. Tu mam teraz wypiętą tą kulę HK, także tak jak mówiłem, jeśli ją zepniemy i leciutko dociśniemy stabilizator, wtedy ta strzałka powinna się mniej więcej równać z początkiem tego wyfrezowania tutaj. U mnie to jest w zasadzie książkowo, bo zaczyna się na samym początku. Wbrew pozorom trzeba bardzo mocno nacisnąć, żeby docisnąć tą kulę. Teraz skoczyło. I prawdę mówiąc, bardzo ciężko to chodzi. Naprawdę trzeba przyłożyć ładnych kilka kilogramów, żeby to w ogóle ruszyć. W przypadku, gdy te okładziny są zużyte, po włożeniu, po zapięciu kuli i lekkim dociśnięciu tej dźwigni, strzałki, które tu widać, są za tym wyfrezowaniem w tej gumowej okładzinie. Dlatego u mnie jest w zasadzie dobrze, aczkolwiek spróbuję właśnie dołożyć sobie teraz po jednej podkładce i zobaczę, jaki to będzie miało wpływ. Reguluje się to takimi podkładkami. One są w zestawie i mają 3 dychy, czyli 0,3 mm. Żeby to zrobić, trzeba wyjąć te zaślepki po jednej i po drugiej stronie i wybić te okładziny. Jedna. I druga. Okładziny są w porządku. U mnie mają około 2000 km, także wyglądają ok. I teraz podłożę te podkładki po jednej i po drugiej stronie i wkładamy. Musi być taki klik. Musi być słychać taki klik. Tu coś słabo, sprawdzę. Jest. Tam w środku jest taki o-ring, także trzeba uważać, żeby on nie wypadł. Zobaczymy, jak to się zmieniło. No, jest różnica. Jest niewielka różnica. Teraz mam praktycznie zaraz na początku tego podfrezowania, a wtedy miałem, powiedzmy, przesunięto jakieś 2-3 mm. Także tak to zostawiam. Teraz jeszcze włożę te zaślepki. Raz i dwa. Ciśniemy. I tyle. Dzięki. Pozdrawiam.